pozdrawiam bardzo serdecznie z Łodzi w sobotę 10 lipca. Wsłuchajmy się wspólnie w Boże Słowo, które czytam zapisane w naszej książeczce z Biblią na co dzień. W psalmie 106, wierszu 1 czytamy: Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Oraz z listu do Kolosan, 3 rozdział, 17 wiersz: Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czynicie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Jakie jest nasze nastawienie do życia? Czy dostrzegamy to, co mamy? Czy potrafimy dziękować? Czy jesteśmy zadowoleni z miejsca, w którym jesteśmy, z tego, co w życiu osiągnęliśmy, z tego, co codziennie mamy na naszym stole, z ludzi, którzy są dookoła nas? Czy może mamy inną postawę i dostrzegamy braki? Widzimy, że mogłoby być inaczej. Widzimy, że wiele nam brakuje, że inni mają więcej, że inni mają się lepiej. Którą z tych postaw w naszej codzienności wybieramy? Jeżeli jest w nas dziękczynienie, to dostrzegamy dobro. To wiemy, co mamy i dzięki komu to mamy. Natomiast jeżeli widzimy braki, to jesteśmy sfrustrowani, bo chcielibyśmy być w innym miejscu, być może sami chcielibyśmy być kimś innym, chcielibyśmy więcej, chcielibyśmy mieć tyle, co mają nasi sąsiedzi, krewni, znajomi, a więc cały czas czegoś nam brakuje, cały czas coś popycha nas do działania, do myśli o tym, dlaczego oni to mają, a ja tego nie mam. Dzisiejsze słowo zachęca nas do dziękowania. Jeżeli zaczniesz dziękować, to dostrzeżesz ogrom tego, co codziennie otrzymujesz. Jeżeli zaczniesz dziękować, to pozytywnie nastawisz się do życia. Będziesz uśmiechnięty, będziesz z radością, z pogodną twarzą wkraczać w każdy kolejny dzień życia. Będziesz błogosławieństwem dla innych, dla tych, których na drodze swojego życia spotykasz. Dziękowanie zmienia wszystko. Dlatego nie proś. Nie bądź żebrakiem, ale bądź tym, który dziękuje nawet za to, czego jeszcze nie ma. To jest takie ćwiczenie duchowe, taka modlitwa, która wymaga wiele wysiłku, ale ona sprawia rzeczy, które nawet nam się nie śnią. Podziękuj nawet za to, czego jeszcze nie masz, a zobaczysz, jak wiele błogosławieństw każdego dnia Pan Bóg zsyła na drogę twojego życia. A w naszej książeczce pod tekstami biblijnymi mamy jeszcze zapisaną myśl księdza Dietricha Bonhoeffera. Wdzięczny człowiek wszystko traktuje jako dar, bo wie, że nie istnieje dla niego absolutnie żadne zasłużone dobro. W ten sposób nie rozróżnia między tym, co nabyte, a tym, co otrzymane, bo również i to, co nabyte, jest tym, co się otrzymało, a to, co zasłużone, jest niezasłużone. I z tą refleksją życzę wam dobrego sobotniego dnia.